Inowrocławskim Magazynie Miejskim. Witam Państwa, Artur Kisielewicz. Co dziś zobaczymy w programie? Państwowa Szkoła Muzyczna ruszyła z rekrutacją. W Inowrocławiu powstała grupa kolarska. Zdrowego trybu życia. Bardzo dobrze, nam się nie Państwowa Szkoła Muzyczna rusza z rekrutacją. Placówka zaprasza do siebie uczniów w wieku od 6 do 21 lat. Szkoła proponuje naukę na kilkunastu instrumentach. Panie dyrektorze, no Państwowa Szkoła Muzyczna w Inowrocławiu słynie z tego, że ma wspaniałych muzyków, ale ci muzycy zaczynali grać wiele, wiele lat temu, od najmłodszych lat. No i my właśnie teraz zachęcamy tych najmłodszych, żeby zgłosili się do szkoły, bo warto, prawda? No, w warunkach obecnych jest to dosyć kłopotliwe robienie właściwej rekrutacji, która powinna być rekrutacją bezpośrednią, ale forma, którą przyjęliśmy i dziękuję tu telewizji Inowrocławskiej, że podjęła ten trud. Oczywiście rekrutacja się odbywa w formie możliwej i zachęcam wszystkich młodych ludzi, którzy chcieliby do szkoły muzycznej trafić, bo warto. Z zewnątrz można zobaczyć budynek przy ulicy Kilińskiego 16, a póki co na razie do budynku wejść nie można. Mhm. Kogo szukacie? To znaczy muzyków, przyszłych muzyków w jakim wieku? Najlepiej zacząć naukę w wieku 7 lat, bo rozwój dziecka tak na to wskazuje i to jest taki najlepszy czas do uczenia, do zainteresowania instrumentem. Zdarzają się dzieci jak zawsze różne, ale w każdym dziecku drzemie i są jakieś predyspozycje. Mhm. I oczywiście trzeba sprawdzić, na razie nie możemy. Egzaminy będą w tym roku, jakoś pod koniec czerwca, na pewno już bezpośrednie, bo taka możliwość już istnieje. I zapraszam wszystkich młodych, młode osoby, mamy, żeby spróbowały swoich sił również, bo to jest dosyć duża odpowiedzialność dla rodziców i obowiązek. Ale proszę Państwa, warto, bo kształcąc się muzycznie, kształcimy się również ogólnie. Rozwijamy swoje predyspozycje nie tylko muzyczne, ale też intelektualne, pewną obowiązkowość, stosunek do życia jest zupełnie inny po skończeniu takiej szkoły. Mhm. A kto decyduje o tym, na jakim instrumencie gra taki młody muzyk? Najlepiej, gdyby podecydował to młody człowiek. Słyszeliśmy przed chwileczką, że ona sama już wiedziała, na czym chce się uczyć. A jeżeli jest wątpliwość, a tylko jest chęć, to my próbujemy dopomóc dobrać instrument właściwy. Mhm. Do kiedy trzeba się zgłaszać? Teraz? No najlepiej jak najwcześniej, już mamy koniec maja, czerwiec, więc egzaminy będą gdzieś pod koniec czerwca, tylko elektroniczną, jest wszystko na stronie szkoły. A później ta nauka jak wygląda w tygodniu? No w tygodniu zajęcia z instrumentu są dwa razy w tygodniu, dwa razy w tygodniu, natomiast są jeszcze zajęcia ogólnomuzyczne, tak ogólnorozwojowe powiedziałbym. No ale to się kształtuje nie tylko artysta jakiś młody, ale też kształtuje się zupełnie inny człowiek, z inną wrażliwością, odpowiedzialnością, ale też i też intelekt jest zupełnie inny, ponieważ muzyka jest czymś abstrakcyjnym. Tak jak z matematyką. Powtarzam, że Einstein był niezłym skrzypkiem. No i też nauka na gry na instrumencie później daje różne możliwości, bo i też uczestnictwo w różnych wyjazdach, warsztatach, tak jak tutaj Zuzia nam wspominała. Mm-hmm. No tak, no to jest kontakt już z pedagogami akademickimi. No wchodzimy w zupełnie inny świat. Jak to kiedyś świętej pamięci dyrektor Żyliński, liceum tutaj imienia Kasprowicza, powiadał, że nasi uczniowie, którzy równolegle chodzili do szkoły jego, powiadał, że są jakby dwa lata starsi, jakby dojrzali społecznie. To naprawdę warto, zachęcam. To warto, tak, bardzo zachęcam. O tym, że warto uczyć się grać na instrumentach, przekonała nas Zosia Rejnowska, uczennica szkoły muzycznej.
Z nami Zosia. Ty już od kilku lat uczęszczasz do Państwowej Szkoły Muzycznej. Tak, gram już 3 lata i bardzo mi się to podoba. Ciekawa historia w ogóle z samym początkiem. Jak to się wszystko zaczęło? Byłam w Solankach z mamą i babcią, no i taka pani grała na skrzypcach, a ja usiadłam na ławce i chciałam słuchać. Stałam tam chyba godzinę i dopiero jak sobie zrobiła przerwę, mogłam odejść, bo tak mi się podobało. I od tego czasu zaczęłam wołać, że chcę na skrzypcach grać. I tak to się wszystko zaczęło. W ogóle trudna jest gra na skrzypcach, jak myślisz? To zależy, ile się już gra i czy ma się talent też, no bo jak się nie ma talentu, to też za bardzo nie idzie. Ale rozumiem, daje to dużo radości. Tak, bardzo dużo. No, zachęcamy właśnie młodych, przyszłych muzyków, żeby tutaj przyszli, zgłosili się, grali, uczyli się grać. To bardzo fajne, prawda? Ty bierzesz udział w różnego rodzaju wyjazdach, warsztatach, opowiedz o tym. Tak, biorę udział w konkursach, warsztatach. Ja w ogóle lubię scenę, więc to jest mój żywioł. I gdzie siebie widzisz, powiedzmy, za kilka, kilkanaście lat? Chcesz grać zawodowo, czy tak dla przyjemności? Ja chciałam być kardiochirurgiem, chciałam być skrzypaczką i jeszcze mam dużo innych pomysłów, ale chciałam też grać na skrzypcach, żeby uspokajać ludzi przed operacją. No proszę, to naprawdę niezły cel, świetny pomysł, a tutaj sama nauka bardzo przyjemna, mili nauczyciele, prawda? Tak, pan dyrektor dba, żebyśmy mieli dobre instrumenty, pani nauczycielki są bardzo miłe i panowie też. To wszystkiego dobrego, spełnienia marzeń. Dziękuję. Ich pasja to kolarstwo, dlatego postanowili stworzyć specjalną grupę pod nazwą No to Jadzim. No właśnie, to wyjdźmy od tej nazwy, No to Jadzim. Trochę po kujawsku, jak to się zaczęło? Skąd pomysł na taką nazwę? Zaczęło się wszystko od wyścigów. Z kolegą Michałem się spotykaliśmy zawsze na wyścigach, więc on tutaj jako rodowity, powiedzmy, inowrocławianin wyszedł z taką propozycją. Będzie nas więcej, będziemy jechać szybciej, no to jadzie. I stąd to weszło tak właśnie. No i rzeczywiście jeździcie, bo już za sobą macie ładne kółko wokół Gopa. Tak, mieliśmy właśnie w niedzielę takie oficjalne otwarcie. Tak późno, bo mieliśmy przełożyliśmy to na czerwca, na koniec maja właściwie, bo miało być otwarcie oficjalne w marcu, ale pandemia jednak mimo wszystko tutaj wstrzymała nam jakieś tam przygotowania i no i na tyle. Ilu kolarzy jest w grupie? Wie pan co, to jest rotacja w tej chwili, bo przyjmujemy w tej chwili cały czas. Ktoś się zjawia. Ze mną panowie tacy też przyjeżdżają ze Żnina, więc na razie są na takiej macaniu, że tak powiem, drużyny, czy się nadają, czy się nie nadają. Ale myślę, że jestem dobrej myśli, bo byli na dwóch treningach, więc wydaje mi się, że przystąpią jednak na... No właśnie, zapraszacie kogo? Kto może z wami jeździć? Każdy. Jeżeli ktoś ma dwa kółka, zapraszamy, dostosowujemy tempo do każdego zawodnika, więc robimy nieraz dwie grupy. Jeżeli jest silniejsza grupa, to jedzie sobie swoim tempem, słabsza grupa jedzie takim przystępnym. Ale warto mieć rower, ale szosowy, bo inaczej ciężko będzie zdążyć. Ciężko by było zdążyć rzeczywiście na innych rowerach, ale to żaden problem. Jakoś tam zawsze się możemy dostosować do pewnych sytuacji i mamy się tym bawić. No, jesteście grupą amatorską, ale koszulki trzeba przyznać profesjonalne. Zgadza się. Kolega Michał, nie wiem skąd on zdobył tą firmę, zamówił nam te koszulki. No super, spodenki tak samo, więc no nic dodać, nic ująć. Rękawiczki, cały strój profesjonalny, kolarski. Cel w ogóle to... Propagowanie, tak, sportu przede wszystkim. No i taka aktywność na świeżym powietrzu to jednak człowieka inaczej tak motywuje do różnych innych sytuacji. Piękna sprawa, ale to od razu muszę też zapytać o plany, bo na pewno jakieś plany w głowach waszych się rodzą. Myślę, że tak, że to pomalutku samo przyjdzie. Najpierw musimy poćwiczyć, jakąś selekcję zrobić też, bo jednak na zawody jakiekolwiek byśmy jechali, no to wybierzemy z tych mocniejszych. No każdy może jechać, tylko kwestia jest tego, że
może uda nam się coś wygrać drużynowo. Mówią w grupie raźniej, jak wygląda kwestia bezpieczeństwa? Wybieracie drogi, nie wiem, bardziej bezpieczne, czy też mocno zwracacie na to uwagę już w czasie jazdy, żeby rzeczywiście nie doszło do jakichś nieprzyjemnych sytuacji? Prawda. Jesteśmy grupą amatorską, więc nie staramy się jeździć jakoś nonszalancko. Staram się jeździć po takich drogach bardziej wyłączonych z ruchu. W niedzielę rano, więc to też ten ruch jest jakoś tam ograniczony. No tyle. Mhm. To jeszcze, gdzie można was znaleźć? Bo wiem, że macie też profil na Facebooku, tak? Tak, mamy profil na Facebooku, ale w każdą niedzielę staram się spotykać na Orlenie w Pakości. To jest taka nasza baza. Gdzie można nas spotkać o godzinie 10 w tej chwili, co niedziela. Ile tak przejedziecie jednego dnia? Jeździmy pod danych zawodników. Jeżeli mamy słabszych zawodników, to jedziemy z 50 km, 40. Dopasowujemy ten dystans do sił poszczególnych zawodników. To już wszystkie informacje w Inowrocławskim Magazynie Miejskim. Dziękuję za spotkanie. Do zobaczenia.